think about yesterday. My, oh my. My, oh my. A kiss and so I did. Dzień dobry, kochani, w nowym filmiku. Jak widzicie, samochód, jak widzieliście przed chwilą, samochód załadowany. Teraz jedziemy po drugą część naszej ekipy. Spakujemy ją do samochodu i uderzamy nad nasze piękne polskie morze na kilka dni. Będziemy świętować też w tym mieście moje imieniny, także zapowiada się bardzo ciekawie. Co najlepsze, dzisiaj ma być piękna pogoda, więc słuchajcie, ja praktycznie bez makijażu, w kostiumie kąpielowym, rzucamy się od razu na plażę. Naturalnie, jest teraz. Prawie, naturalnie. Prawie naturalnie. Bez makijażu. No, podoba ci się tak? Tak. Prawie mnie tu, słuchajcie, nie widać, bo tak pięknie dzisiaj od rana przyświeca słońce. Mieliśmy w ogóle super widok do porannej kawy. Przelatywały nad naszym osiedlem przepiękne balony. Także jedziemy teraz po drugą część ekipy i za chwilę dowiecie się, gdzie będziemy spędzać najbliższe kilka dni. No i słuchajcie, pierwszy przystanek. Na kawę w rozmiarze XXXXL espresso. No, tylko, jak się mówi, szklanki XXX. A, tylko szklanka. Kubek się mówi, kubek, kochanie. Kubek. Dobra, no to jedziemy w drogę. Plaża Wita, słuchajcie, jesteśmy gdzie? W Sobocie, na plaży. Udało się, słuchajcie, dojechaliśmy po kilku dobrych godzinach podróży, ale najważniejsze, że jest pięknie, gorąco, ludzi pełno. Rozbieramy się i będziemy teraz odpoczywać. Chcecie się trochę pośmiać? No to słuchajcie, najlepszy numer. Massimo mówi tak. Umiera jedna osoba. Tak, Massimo mówi, słuchajcie, ktoś tu umarł. My się patrzymy, gdzie? No zobaczcie, ktoś umarł, bo go zakopują tutaj. Myśleliśmy, że po prostu padniemy, no. Ten ma pomysł. Taki sam jak cementarz, słuchajcie. Nie cmentarz, tylko cementarz. Słuchajcie, my już jesteśmy po plaży, właśnie się szykujemy i będziemy lecieć coś zjeść, na jakąś rybkę i podejrzewam, że dzisiaj skończymy w bar przystań, który już doskonale znacie z moich vlogów. Zupa rybna, to jest to, także ubieramy się, szykujemy się po plaży i wychodzimy na spacerek mąciakiem i coś zjeść. Baby, I really wanna make you mine. Dzień dobry, kolejny dzień naszego pobytu w Sopocie. Jak widzicie, tragarz gotowy, torba, proszę bardzo, jedna, druga, kostium pod spodem
i uciekamy na plaż. Dzisiaj ma być kolejny piękny, upalny dzień, także korzystamy i zaraz będziemy się opalać, relaksować. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cała ekipa zwarta i gotowa. Idziemy. Dla porównania, wczoraj Szymonciak i słuchajcie, dzisiaj Szymonciak. Proszę rano, bardzo. Rano, tak. Chciałam zauważyć, że jest godzina 8:30. Słuchajcie, z dostawą pod parasol piwo z sokiem, dwa piwa normalne i frappę z bitą śmietaną dla mnie. Słuchajcie, blondynka i brunetka. Nie chcę nic mówić, ale dwie siostry. Bardzo jesteśmy do siebie podobne. Tak. Kto zgadnie, która z nas jest starsza, a która z nas jest młodsza? To jest pytanie za 100 punktów. Proszę bardzo. A słuchajcie, tak na poważnie, proszę, jak Ola się pięknie opaliła. Zobaczcie tutaj, o tutaj, tutaj, tu widać. My się właśnie znowu szykujemy i znowu lecimy na Monciak, na spacerek. Chcemy sobie też kupić jakieś pamiątki, podrinkować, poszaleć. W końcu mamy wakacje, no nie? Lecimy. A my dzisiaj, słuchajcie, jemy w browarze miejskim Sopot. Dokładnie tutaj. Zamówiliśmy sobie same specjały, więc nie będę wam teraz pokazywać w karcie co i jak. Będziecie podglądać po kolei. Ale na początek coś dużego, truskawkowego i zimnego. No i słuchajcie, to jest właśnie ta niespodzianka. Nie chcę nic mówić, ale Ola, pokaż się. Zasłania cię całą praktycznie. Margherita truskawkowa. Zobaczcie, to jest moja dłoń. Dwa piwa. Weź Ola, podnieś jeszcze na chwilę. O, proszę bardzo. Nie, no dzisiaj po prostu mamy szaleństwo alkoholowe. No, I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying.
I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you're winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. Dzień dobry w ostatnim dniu naszego plażingu i smażingu. A ponieważ dzisiaj są moje imieniny, to ja leżę plackiem na leżaku, kompletnie się nie ruszam, nic nie robię, odpoczywam i zaczynamy. Kto przynosi drinki? O, właśnie, kelner przynosi drinki. Idealnie. Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, właśnie Max zrobił mi prezent. 100 lat, jeśli raz, 100 lat, tantia góra, ty, tantia góry. Dziękuję, patrzcie, jaką dostałam bez na plaży. Nie no, rewelacja. Kochani, czas na obiad. Sopot. Zapiekanki w Sopocie, proszę bardzo. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jakoś specjalnie nie posiedzieliśmy na plaży, bo mniej więcej koło godziny w pół do drugiej przyszły takie chmury, ludzie zaczęli się zbierać, byliśmy święcie przekonani, że zaraz będzie padać. Ale teraz mamy znowu piękne słoneczko i wykorzystujemy ostatnie chwile. Jedziemy teraz na Stare Miasto w Gdańsku. Mamy ochotę przejść, zrobić sobie taki długi spacer, a potem zatrzymamy się gdzieś jeść. I oczywiście mam nadzieję, że uda nam się wnieść toast aperolkiem za moje dzisiejsze imieniny. My dziś wieczorem jemy właśnie tutaj, słuchajcie, Made in Napoli. Podobno neapolitańska fajna restauracja, w której mają naprawdę bardzo ciekawe dania, w tym między innymi neapolitańskie pizze, zobaczcie, pizza fritta, salsicce e fiarelli. Będziemy dzisiaj zamawiać, zobaczymy jak będzie smakowało.
kochani, to za dzisiejszy wieczór, salute. Moje Santa, imieniny, Santa tak, salute. I za udany wyjazd. Ile razy jeszcze będziesz wychodzić? Na zdrowie. Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Ay, todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar.